Wieczorek przy mikrofonie. Wieczorek przy mikrofonie, ze mną w letnim studio kolejny gość. Tym razem przechodzimy do walk, do sportu kontaktowego, do takich zajęć, w których no, liczy się siła, charakter, wytrwałość. Ze mną w studio Konrad Płaza. Witam cię serdecznie, trener sztuk walki, tak? Różnych. Tak, mieszanych sztuk walki. No właśnie. Powiedz mi, skąd pomysł w ogóle, że tym się zająłeś, walkami mieszanymi? Czy to jest jakaś taka pasja życiowa, czy przypadek? Bo to różnie w życiu bywa. To zawsze mnie ciekawi, jak ludzie trafiają właśnie do takich sportów tego typu właśnie. No ja swoją przygodę ze sportami walki zacząłem mając 12 lat. Zacząłem trenować kickboxing, taekwondo, a przewinęło się już naprawdę sporo tych sportów, bo trenowałem i sumo, karate, zapasy i tak, że tak powiem, musiałem sobie połączyć to wszystko, bo wszędzie znalazłem coś, co mi się podobało, ale podczas rywalizacji sportowych na zawodach zawsze czegoś mi brakowało, tak sobie pomyślałem, że jakbym troszkę lepiej pracował w stójce, to później mógłbym sobie przejść bez problemu do parteru i tak, że tak powiem, w 2010 czy 2009 roku wystartowały treningi MMA włęczne. To było, że tak powiem, nasza zamknięta grupa, w której się zbieraliśmy i trenowaliśmy sobie coś, co tak naprawdę później się okazało, że jest jednym z najprężniej rozwijających się sportów w Polsce, tak? Czyli po prostu MMA. Czyli jednym słowem trafiłeś w dziesiątkę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sport. Tak. Jeżeli chodzi o moje przeznaczenie, to zdecydowanie trafiłem. Jest to moja pasja. Do dzisiaj tym żyję i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Mam naprawdę świetnych zawodników, są to ludzie, którzy robią to z pasji, tak samo jak ja, więc naprawdę. No właśnie, chciałem cię o tych zawodników spytać, bo jeżeli chodzi o twoją karierę, to rozumiem, że przeniosłeś jakby swoje umiejętności na karierę trenerską, nie zawodniczą, bo w tym momencie jako zawodnik nie występujesz, tylko jako trener, tak? Tak. Ja zakończyłem karierę w 2015 roku. Ciężko jest, i może inaczej, na 100% nie da się pogodzić ani bycia dobrym zawodnikiem, ani bycia dobrym trenerem, bo albo będziesz słabym zawodnikiem, dobrym trenerem, albo na odwrót. Trzeba się wziąć... Zdecydować albo na jedno, albo na drugie. Jednym słowem, nie można stać w rozdrożu, tak jakby dwoma nogami w dwóch województwach, tak? No tak, jednym słowem. To jest koszt albo zawodników, albo twój. Konrad, powiedz mi, w takim razie porozmawiajmy o twoich zawodnikach, bo twoimi zawodnikami są ludzie, którzy występują w najlepszych zawodach, galach sportowych, MMA. Powiedz mi, kto jest twoim podopiecznym, kim możesz się pochwalić, jeżeli chodzi właśnie o twoich zawodników? Takim czołowym zawodnikiem, który mogę się pochwalić, w tym momencie trenuję w Warszawie, był Michał Oleksiejczuk, który zaczął u nas tak naprawdę trenować i z nami doszedł do tej największej organizacji MMA na świecie, którą jest UFC. Jest to organizacja, która jest na każdym kontynencie, w praktycznie każdym kraju i to dzięki praktycznie tej organizacji to MMA się tak rozwinęło, jak to wygląda. Jest też Aleksandra Rolla, która zdobyła w 2016 roku w Las Vegas tytuł wicemistrzyni świata i w tym momencie podpisała kontrakt z czołową organizacją w Europie, czyli naszą polską konfrontacją sztuk walki KSW. Czyli rozumiem, że i w męskim, i w damskim wydaniu twoi zawodnicy osiągają sukces. Tak. Mamy też wielu mistrzów Polski, mistrzów regionalnych. Naprawdę, jeżeli chodzi o sporty walki i łęczną, to mamy się czym chwalić. Powiedz mi, a jak dochodzi się do takiej klasy? Czy to jest duży wysiłek? Co trzeba zrobić, żeby na przykład osiągnąć taki sukces, taki poziom? Czy to jest dużo pracy? Jakbyś na przykład miał zachęcić osoby, które gdzieś tam chciałyby rozpocząć taką swoją drogę? Co trzeba zrobić? Gdzie się zgłosić? Właśnie jak trafić do ciebie? Bo myślę, że bardzo dużo znaczy ktoś, kto nas przygotuje, czyli trener, a ty jesteś dobrym trenerem, więc jak do ciebie trafić?
Trafić jest do nas bardzo prosto. Jestem trenerem w klubie GKS Górnik Łęczna, czyli tak naprawdę w klubie, z którym jestem związany od maleńkiego, jeszcze jak grałem w piłkę. Nasz klub mieści się przy ulicy Stasica 15, jest to w pełni profesjonalna sala przygotowana stricte pod sporty walki. Jest tam też zaplecze siłowe, gdzie można się przygotować. Trenować tak naprawdę trenujemy młodzież od 14 roku życia. Tak naprawdę są ludzie w różnym wieku, nie mamy ograniczeń i trenować może każdy. Co zrobić, żeby być w tej czołówce? Na pewno trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu, zrezygnować z wieczornych wypadków gdzieś tam. Wiadomo, raz na jakiś czas można, ale tak jak mówię, jeżeli chce się osiągnąć sukces, to ta droga na sam szczyt jest bardzo rzadko usłana różami, raczej tymi kolcami z tych róż. Ale rozumiem, że przez te kolce pomagasz przejść. Oczywiście, oczywiście. Bardzo dużo ludzi, którzy trenują sporty walki, tak naprawdę ma ciężką historię, tak? Ma jakieś problemy życiowe, które przychodzi i wyładowuje, zostawia jeszcze za drzwiami tak naprawdę hali, przychodzi na trening, zamyka się z nami na sali, trenuje i to jest dla niego odskocznia. I to bardzo często ci ludzie, którzy uważają, że mają w życiu najgorzej, osiągają bardzo często te najwyższe stopnie podium. Powiedz mi w takim razie, jeżeli masz osiągnięcia i w kobiecym, i w męskim, to co mogę ci życzyć, jeżeli już tak dobre są osiągnięcia, co jeszcze można w tej dyscyplinie osiągnąć? W tej dyscyplinie przede wszystkim ukształtować swój charakter i tak naprawdę miejsce na podium jest nagrodą, jest nobilitacją tych naszych wszystkich przygotowań, ale wydaje mi się, że największą nagrodą jest to, jak kształtuje się ludzki charakter, bo jednak przychodzą do nas różni ludzie, wiadomo, teraz mamy ciężkie życie, jest taki tak naprawdę wyścig szczurów, delikatnie mówiąc, każdy dąży do zarabiania tych pieniędzy. Dla mnie najważniejsze, żeby ludzie, którzy przychodzą do nas na matę, czuli się jak najlepiej, cały czas się rozwijali i widzieli swój progres, bo tak naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy dojdą na sam szczyt, tak? Ale bardzo dużo ludzi może poczuć ten swój sukces wewnętrzny, zmieniając siebie, swój charakter. To ja ci tego życzę serdecznie, życzę ci dobrych wychowanków i tego, żeby było głośno o Górniku Łęczna i o twojej sekcji, żeby było słychać na galach polskich i nie tylko. Mam nadzieję, że to się spełni. Dziękuję bardzo. No, przede wszystkim też chciałbym podziękować moim zawodnikom, bo to gdyby nie oni, gdyby nie garstka tych ludzi, z którymi trenuję od początku, muszę tu wymienić ich z imienia. Bardzo cię proszę, nawet należy. Tak, nawet należy. Adrian Żak, Jarek Wróbel, Jakub Niewiadomski, Sebastian Niewiadomski, Iza Walczak, Paweł Walczak oraz wszystkich innych, których zapomniałem, przepraszam was, ale to właśnie dzięki nim cieszę się życiem i cieszę się tym, że mogę w Łęcznej akurat, bo to w sumie sekcja powstała dzięki władzom miasta, cały czas promować ten sport i cieszyć się razem z ludźmi i ich przemianami. Tego ci życzę i pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłeś i tych, których nie udało się wymienić, ale na pewno Konrad od was pamięta i drodzy zawodnicy, trzymamy kciuki, żeby wasze sukcesy były jak największe. Ku chwale waszej oczywiście Górnika Łęczna. Tak, i miasta Łęczna. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Konrad Płaza, trener MMA. Dzięki ślicznie. Dziękuję.